Cześć, witam wszystkich. Oj, chyba powinienem się najpierw przedstawić. Jestem Stalówka, zielona Stalówka. Będę dzisiaj waszym przewodnikiem i przeprowadzę was przez kolejne tematy naszego filmu. No to zaczynajmy. Na początek może powiem wam coś o wodzie. Woda jest to podstawowy i niezbędny element życia. Środowisko życia i jeden z fundamentalnych warunków istnienia wszelkich organizmów. Dzięki niej możliwe w ogóle było pojawienie się życia i jego rozwój na planecie Ziemi. Codzienny kontakt z wodą, jej łatwa dostępność oraz bardzo powszechne stosowanie niemalże w każdej dziedzinie jest dla nas rzeczą tak oczywistą, że chyba nikt z was nie wyobraża sobie innego życia bez wody. Chcesz się napić, umyć ręce? Po prostu odkręcasz w domu kran i leci. A ta zużyta i brudna woda spływa gdzieś dalej przez małą dziurkę w twojej wannie, umywalce lub po prostu spuszczasz ją w toalecie. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, skąd tak naprawdę bierze się woda w twoim kranie i co się z nią dzieje? Pamiętajmy jednak o tym, że nie wszędzie woda jest tak łatwo dostępna. Aż 60% powierzchni lądowych cierpi na niedostatek wód słodkich, przez co zarówno naturalne środowisko przyrodnicze, jak i ludzie żyjący na tych terenach muszą niejednokrotnie zmagać się z jej brakiem. Dlatego każda kropla wody powinna być dla nas na wagę złota. Woda dla ludzi jest surowcem. Podobnie jak węgiel czy ropa, głównie eksploatowane są zasoby powierzchniowych wód słodkich, do których zaliczamy rzeki. Wykorzystujemy je jako źródło energii w elektrowniach wodnych i ciepłowniach, w rolnictwie do nawadniania pól, pojenia zwierząt oraz w przemyśle w wielu procesach technologicznych, produkcyjnych i przetwórczych. Jak myślicie, to chyba dobrze, że ludzie nauczyli się wykorzystywać to, co daje im przyroda, zasoby naturalne. Jest tylko jeden problem. Po spełnieniu swego zadania w procesach przemysłowych oraz naszych gospodarstwach domowych woda zostaje zanieczyszczona, staje się ściekiem. W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na wodę jest ogromne. Te olbrzymie ilości wody pobrane ze środowiska są po wykorzystaniu wprawdzie z powrotem do niego zwracane, ale już niestety w postaci ścieków pełnych zanieczyszczeń, które wyrządzają wiele szkód w środowisku naturalnym. Najczęściej ścieki odprowadzane są do rzek, dlatego to rzekom wyrządzamy największą krzywdę, a właściwie wszelkim organizmom, które w nich żyją. Bez wody jakikolwiek rozwój praktycznie byłby niemożliwy. I nie zapominajmy chyba o najważniejszym. Woda przede wszystkim jest potrzebna ludziom do picia. Dla mieszkańców wielu miast to właśnie woda rzeczna stanowi główne i często jedyne źródło ujmowania wody pitnej. Wiecie, że wody zajmują około 71% powierzchni kuli ziemskiej? Z ogólnych zasobów wodnych Ziemi prawie 98% stanowią wody słone, a tylko około 2% wody słodkie, z czego 1,6% to wody uwięzione w lodowcach i wiecznych śniegach, a zaledwie 0,4% to wody słodkie rzek i jezior. I co wy na to? Do rzek dostają się zatem ścieki przemysłowe oraz spływy powierzchniowe z terenu miast i obszarów rolniczych, czyli woda spływająca po powierzchni ziemi z wszelkimi zebranymi po drodze zanieczyszczeniami, jak na przykład substancje ropopochodne, związki biogeniczne oraz pestycydy. Zagrożenie dla wód powierzchniowych stanowić mogą również nieuporządkowane tzw. dzikie wysypiska odpadów, a w szczególności miejsca, w których niezgodnie z prawem pozbyto się odpadów niebezpiecznych. Najpoważniejszym zagrożeniem dla rzek są jednak ścieki komunalne, czyli te pochodzące z naszych domów czy miejsc pracy, wnoszące do wód powierzchniowych znaczące ilości substancji biogennych, przede wszystkim związki azotu i fosforu, powodujące eutrofizację wód, czyli tak zwane ich zakwitanie. Skutkuje to tym, że powierzchnie wód porastają różne mikroorganizmy, głównie sinice, glony i bakterie, które namnażając się znacząco pogarszają warunki życia wszystkich bytujących głębiej organizmów,
czyli powodują spadek stężenia tlenu w wodzie, niezbędnego im do życia, oraz ograniczają dostęp światła. Zanim jednak wodę zaczniemy nazywać ściekiem, musi przejść ona dość długą drogę, przede wszystkim trzeba ją na początek pobrać. Przedstawię Wam, jak to się dzieje na przykładzie wody, tej wykorzystywanej na co dzień przez mieszkańców miasta Stalowa Wola. Mieszkańcy Stalowej Woli, w odróżnieniu od wielu innych miast, zaopatrywani są w wodę pitną ujmowaną nie z rzeki, ale z wód podziemnych. Możliwe jest to dzięki temu, że miasto leży na terenie, gdzie pod ziemią znajdują się warstwy wodonośne, stanowiące fragment dużego zbiornika wód podziemnych. Na terenie Stalowej Woli funkcjonują dwa ujęcia wody podziemnej. Rzadko eksploatowane stare ujęcie oraz zasadnicze ujęcie wody pitnej, ujęcie Krzyżowe Drogi. Woda z ujęcia Krzyżowe Drogi pobierana jest za pomocą systemu pomp głębinowych umieszczonych w otworach studziennych na głębokości około 20 metrów. Wiecie, że występowanie wód podziemnych jest ściśle związane z budową geologiczną, czyli rodzajem skał i ich strukturą? Skały, w których jest możliwe gromadzenie się wód podziemnych, zwane są skałami wodonośnymi lub przepuszczalnymi i to właśnie zgromadzoną w nich wodę nazywamy wodą podziemną. Nie jest to zatem żaden podziemny strumień płynący pod powierzchnią ziemi, a po prostu bardzo uwodniona warstwa utworów skalnych. Jakość wody surowej pobieranej z ujęcia Krzyżowe Drogi mieści się w czwartej klasie z pięciostopniowej skali oceny jakości wód przeznaczonych do spożycia. Jest to więc jakość niezadowalająca, dlatego zanim woda ta dotrze do mieszkańców, musi zostać wcześniej uzdatniona, czyli poddana pewnym procesom, które pozwalają dostosować jej parametry tak, aby spełniała wszystkie wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W Stalowej Woli procesy te przeprowadzane są w nowoczesnej stacji uzdatniania wody, gdzie specjalnie dobrane filtry pozwalają m.in. osiągnąć właściwy poziom pH wody oraz zawartego w niej stężenia żelaza i manganu. Efekt pracy stacji uzdatniania wody sprawdzany jest przez zakładowe laboratorium. Ze stacji uzdatniania woda dalej jest przesyłana za pomocą systemu rur do instalacji wewnętrznej, a następnie do odbiorcy, który może je dowolnie wykorzystywać, na przykład do robienia herbaty, mycia rąk czy zmywania naczyń. A kto z Was wie, czym różni się woda miękka od wody twardej? Podział ten wynika z innej zawartości w wodzie różnorodnych soli, zwłaszcza soli wapnia i magnezu. Im jest ich więcej, tym woda jest bardziej twarda. Jeżeli chodzi o wodę w Stalowej Woli, to zaliczamy ją do wody miękkiej. Dzięki temu dno czajników i bęben pralki znacznie wolniej pokrywają się warstwą białego osadu, tak zwanym kamieniem. Woda, którą wykorzystaliśmy oraz wszystko to, co wylewamy do zlewu czy spuszczamy w toalecie, trafia z kolei innymi rurami kanalizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli. I teraz te wszystkie nieczystości zaczynają przechodzić w tym właśnie miejscu magiczną przemianę. Nie jest to oczywiście żadna magia, ale wysoka skuteczność zastosowanych metod mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków. Postaram się teraz Wam je trochę przybliżyć. Miejska oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, co oznacza, że ścieki dobywające do oczyszczalni w pierwszej fazie poddawane są oczyszczeniu na kratach, gdzie zatrzymywane są największe zanieczyszczenia stałe. Potem kolejnym etapem jest oczyszczenie ścieków z zawiesiny mineralnej, po prostu piasku, który opada na dno szerokich zbiorników i potem jest usuwany z ciągu ściekowego. Kolejnym etapem oczyszczania ścieków jest usuwanie zawiesiny organicznej, która w postaci osadu opada na dno w osadnikach wstępnych, który potem jest przefermentowywany i z tego osadu otrzymujemy biogaz, który jest następnie wykorzystywany do
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na oczyszczalni ścieków. Wykonuje się to w nowoczesnej kotłowni wyposażonej w kotły gazowe i agregaty prądotwórcze. Wracając do ciągu oczyszczania ścieków, następne są procesy oczyszczania biologicznego z wykorzystaniem osadu czynnego. Osad czynny jest to nic innego jak zbiór mikroorganizmów, które w rzeczywistości występują w naturze. Jednak zagęszczenie tych organizmów tutaj na naszej oczyszczalni jest bardzo duże, wskutek czego oczyszczalnia ma bardzo dużą skuteczność oczyszczania. Oczyszczanie biologiczne metodą osadu czynnego polega na tym, że ściek dopływający do oczyszczalni po oczyszczeniu mechanicznym jest mieszany z wyhodowanym na oczyszczalni osadem czynnym. Mieszanie taka przepływa potem przez trzy reaktory, w których zmieniane są warunki bytowania tych mikroorganizmów. I są to warunki beztlenowe, niedotlenione i tlenowe. W tych warunkach następuje usuwanie związków węgla, azotu i fosforu przy pomocy właśnie tych mikroorganizmów. Końcowym procesem oczyszczania ścieków jest oddzielenie osadu czynnego od już oczyszczonego ścieku i to wykonuje się w widocznych za nami osadnikach wtórnych, w których osad ten czynny opada sobie na dno, ponieważ jest cięższy od wody i jest zawracany z powrotem na początek oczyszczalni do nowo napływających ścieków surowych. Natomiast ściek oczyszczony, sklarowany właśnie w tych osadnikach wtórnych, przelewa się przez przelewy pilaste i jako oczyszczony wędruje do odbiornika wodnego, którym w naszym przypadku jest rzeka San. Ścieki, które są oczyszczone na naszej oczyszczalni, spełniają wszelkie wymogi pozwoleń wodnoprawnych i norm polskich i europejskich, dzięki czemu nie powodują zanieczyszczenia rzeki San. W efekcie oczyszczania ścieków powstaje na naszej oczyszczalni osad wstępny i nadmierny, z którego, tak jak wcześniej mówiłem, wytwarzamy biogaz. Następnie ten osad gromadzony jest na składowisku osadu odwodnionego. Osad wytworzony na oczyszczalni jest następnie przeznaczony do rekultywacji terenów zielonych. Aktualnie są to tereny składowiska Jeziórko w Tarnobrzegu. Warto tutaj wspomnieć o tym, że przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków nie dość, że polepszyła skuteczność oczyszczalni, to także zmniejszyła uciążliwość oczyszczalni dla okolicznego miasta i środowiska, ponieważ strefa ochrony przed modernizacją znajdowała się w granicach 500 metrów. Po modernizacji ta strefa kończy się praktycznie na ogrodzeniu oczyszczalni, wskutek czego prowadzone jest wiele zadań, które mają na celu zmniejszenie uciążliwości zapachowej, wizualnej oczyszczalni. Dlatego część obiektów jest hermetyzowana, a złowonne powietrze z tych obiektów jest oczyszczane w specjalnych urządzeniach zwanych biofiltrami. Dzięki skutecznie działającym oczyszczalniom, takim jak Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Stalowej Woli, jesteśmy w stanie uchronić nasze środowisko przed niekorzystnym wpływem ścieków komunalnych na faunę i florę rzek. Zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które pozwalają oczyszczać ścieki komunalne w takim stopniu, aby nie stanowiły one już żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, pokazują, że rozwój ludzkości może również działać w służbie przyrody. Dzięki temu konkretnemu stalowo-wolskiemu przedsięwzięciu przyczyniamy się do ochrony zasobów zbiornika wód podziemnych, stanowiącego źródło wody pitnej dla Stalowej Woli, oraz zastępczy zbiornik wody dla Rzeszowa. Ochrony dolnego odcinka rzeki San należącego do zlewni Wisły poprzez wyeliminowanie zrzutu ścieków nieoczyszczonych lub oczyszczonych w stopniu niezadowalającym do wód powierzchniowych. Pamiętajmy, że każda rzeka to bardzo ważny element świata przyrody. Środowisko życia licznych gatunków zwierząt oraz roślin, czyli fauny i flory. Rzeki są nie tylko dla nich swoistym domem, ale pełnią także ważną funkcję jako tak zwany korytarz ekologiczny, czyli szlak komunikacyjny umożliwiający różnorodnym organizmom żywym przemieszczać się na znaczne odległości, zarówno w górę, jak i w dół rzeki. Rzeka to także dla nich miejsce schronienia, rozmnażania się oraz dostępu do pożywienia. Bioróżnorodność rzek, inaczej różnorodność gatunkowa,
czyli bogactwo roślin, zwierząt oraz innych organizmów, które żyją w rzekach, jest jednym z podstawowych wskaźników jakości środowiska wodnego. Dlatego odtwarzanie i ochrona bioróżnorodności jest nieodzownym elementem wpisanym w proces poprawy stanu środowiska wodnego. Czysta woda, czysta rzeka to nie tylko bioróżnorodność i piękny krajobraz, ale także zdrowe ryby, którymi się przecież żywimy. I zdrowy klimat, w którym żyjemy. Człowiek jest nieodłącznym elementem przyrody. Dlatego zanieczyszczając środowisko naturalne, zanieczyszcza również swoje środowisko życia. Każdy z Was zdaje sobie już chyba doskonale sprawę, dlaczego tak ważne jest to, aby dbać o dobry stan rzek. Ale chwileczkę, tytuł filmu brzmi Ochrona fauny i flory rzeki San dzięki procesom oczyszczania ścieków realizowanym w miejskiej oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli. Zobaczmy więc teraz, co tak naprawdę chronimy, nie dopuszczając do skażenia Sanu ściekami. Najłatwiej ochronić to, co jest nam bliskie i znane, a myślę, że większość z Was doskonale zna krajobraz rzeki San. Jeśli nie, to spójrzcie. Od swych źródeł, które znajdują się aż na terenie Ukrainy, San wije się na długości ponad 450 km. Między innymi w obrębie gór i pogórzy, tworząc malownicze przełomy. Przez to San jest nie tylko największą rzeką na Podkarpaciu, ale i jedną z najpiękniejszych w Polsce. San odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi o znacznym poziomie różnorodności biologicznej. Na odcinku Jarosław, ujście rzeki, obszar Doliny Dolnego Sanu został w 2009 roku włączony do programu ochrony siedliskowej Natura 2000, której celem jest zapewnienie różnorodności biologicznej tych obszarów poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Największe znaczenie mają kompleks zbiorowisk przykorytowych, łęki wierzbowe, ziołorośla i pionierska roślinność na piaszczystych odsypach i na muliskach. Istotną rolę w dolinie odgrywają także różnego typu łąki oraz liczne starorzecza z bogatą florą wodną. Występują tu istotne regionalne populacje modraszka, wydry i bolenia. W dolinie występują również takie gatunki roślin jak storczyk cuchnący, róża francuska, pięciornik skalny, powojnik prosty, kotewka orzech wodny oraz owad, modliszka zwyczajna. W Sanie występują niemal wszystkie gatunki ryb rzek polskich, począwszy od tych, którymi niegdyś zarybiano rzekę, jak na przykład amur, karp, karaś srebrzysty, po ryby rodzime jak boleń, brzana, certa, jaś, jelec, kleń, krąb, leszcz, lin, okoń, płoć, sandacz, sum, szczupak, świnka, węgorz oraz sumik karłowaty przywleczony z kontynentu amerykańskiego. Do Sanu wróciły również małże, a dzięki nim także i różanka. Ciekawostka. Różanka jest jedną z najmniejszych ryb karpiowatych Europy, która do rozmnażania wykorzystuje małże. Samica różanki składa jaja do wnętrza małża, którego wcześniej wybrał samiec. Ten następnie wydziela mlecz, porcję plemników, który zostaje wciągnięty do skrzeli małża i tam następuje zapłodnienie świeżo złożonych jaj. Na rybek różanki opuszcza małża dopiero po 20-40 dniach. Jak już wiecie, przez wiele wieków rzeka była przez człowieka bezkarnie wykorzystywana. Zmieniał on kształt koryt, budował zapory, pobierał jej wody i dowoli zanieczyszczał tym, co sam wyprodukował. Nie przejmując się losem żyjących w niej roślin i zwierząt, przyczyniał się niejednokrotnie do ich wymierania. Dlatego każda chęć, próba, a tym bardziej skuteczne działanie pozwalające uchronić przed zagładą choćby jednego przedstawiciela wymierającego gatunku flory czy fauny jest po prostu na wagę złota. Pozwólmy, aby rzeki stały się czystsze
i na nowo zdobiły, wzbogacały krajobraz naszych miast. Pozwólmy im, by odzyskały dawną magię. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, a przede wszystkim zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko działa i wygląda w przedstawionych w filmie obiektach, zapraszamy do odwiedzenia stacji uzdatniania wody oraz na wędrówkę ścieżką edukacyjną na miejskiej oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli. Witam pięknie miłych gości i dziękuję za pyszności, choć to śmieci, a nie miód, których wkoło leży w brud. Chociaż robię pyszny miodek, śmieć mi zaspokajam głodek. I choć to przypadek rzadki, zamiast miodu jem odpadki. Ja nie latam, tylko stoję, ale wiem na pewno swoje. To jest ta zaleta pszczółki, że zjem papier z twojej półki. Zamiast wąchać z łąki ziółka, jak to każda robi pszczółka, za kwiatami wkoło zerkać, jem papierki po cukierkach. A i pamiętajcie, 22 marca każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Wody. Mam nadzieję, że każdy z was będzie go godnie świętował.